Witam Was, moi kochani. Dzisiaj weźmiemy się za ten komin. Tutaj trzeba będzie poogarniać. Powycinałem sobie tutaj te otwory na wentylację. Komin został dołożony drugi, bo systemowo się nie nadało. Tutaj nam za mała wentylacja. Kominiarz kazał po prostu domurować. Troszeczkę mi tutaj wyszło tutaj w tą stronę, no ale trudno. Będziemy musieli jakoś to tam obrobić. No i co? Chcę teraz tutaj zagruntować. Zagruntuję sobie to gruntem, wymiotę i ogarniemy po prostu jakiś styropian, trójkę myślę damy tutaj, żeby nie musimy tego jakoś ocieplać, pogrubiać, tylko chodzi o to, żeby siatką, klejem potem to zaciągnąć. No i pytanie, czym to wykończyć. No mam jakieś tam pomysły, czy walnąć żywicę, czy myślałem o stryptonicie, powiem Wam szczerze, ale jakoś nie podobają mi się strasznie te wykończenia tego stryptonitu, one z czasem bledną i wygląda to troszeczkę słabo, więc tak to muszę to jeszcze dobrze przemyśleć, to przemalujemy jakoś na czarno i zostawimy, no zobaczymy jak to wyjdzie. Pierw musimy go obrobić styropianem, no i klepnąć obróbkę, potem wiecie o co chodzi, te wszystkie tematy, więc wyczyszczę sobie, zagruntuję, pozamiatam, czapkę mamy wylaną, zazbrojoną, bo nie kupowaliśmy oryginalnej czapki do tego komina, więc też to przeszpachluję tutaj. Oczywiście ja Wam kiedyś pokazywałem jak zrobić czapkę, jest to zrobione ze spadkiem, żeby nie było problemów potem gdzieś w przyszłości, żeby ta woda tutaj nam nie stała na tym kominie. Być może będzie to obrobione blachą, no zobaczymy jeszcze jak to będzie wszystko wyglądać, czas pokaże. Na razie tutaj na tym się za bardzo nie chcę skupiać, bo musimy to okleić, no i tyle. Wymiotę sobie, głupim pomysłem było, powiem Wam, wycinanie tego już teraz, bo wszystko zakurzone, no ale trudno, już to mam, więc nie będę tam już kombinował. Troszeczkę się nakurzy, ale pozamiatam, zagruntuję, odczekam chwilę i przykleimy styropian tutaj na ten komin, żeby szło coś tam potem podziałać. Siatka, klej, myślę dzisiaj w takiej pogodzie kątowniki osadzę, obsiatkuję, jak się uda to zaciągnę to pod koniec dniówki na drugi raz i będzie w tym stanie do wyschnięcia. No i tak to wygląda, potem obróbka, okno mam obsadzone, wyłaz w zasadzie, to nie jest okno, tylko wyłaz, kominki wentylacyjne, tu jeszcze przyjdzie ława kominiarska do zrobienia, też Wam pokażę, myślę takie jakieś tam tematy możemy tu razem ogarnąć, żeby było też coś tam dla Was ode mnie i tyle. Z tego kurzu trochę obmiotę, bo ciąłem tutaj, powiem Wam szczerze, i się zasyfiło całe, widzicie, dachówka. Ale oczywiście nie ma problemu, bo przyjdzie deszcz, to zmyje, ale no nie fajnie mi to wygląda. Nie lubię takiej roboty, jak już jest coś zrobione, a potem trzeba jeszcze zaś jakby na nowo kombinować. Dobra, przygotuję, gruntuję i lecimy ze styropianem. Dobra, zagruntowałem, wyschnie, przykleimy styropian. I teraz tak, tutaj moi drodzy mam zamontowaną taką rurkę, zabetonowana jest w czapce, wychodzi mi tutaj ponad czapkę. No jest to po prostu rurka do zamontowania w przyszłości jakiejś anteny telewizyjnej w tym miejscu, dlatego że tutaj mamy ten kanał w tym systemowym kominie, którego nie wykorzystałem. No i teraz muszę jeszcze wywiercić otwornicą dziurkę tutaj i wprowadzę tutaj peszla w tą rurkę, żeby potem z tym kablem wyskoczyć. Tu jest korek u góry, więc tam nie będzie problemu. Będę chciał, no i tam może na strychu lub być może gdzieś tam w pomieszczeniu pod stropem na dole, pod sufitem zostaną wprowadzone kable antenowe czy kabel antenowy. No tak, taki jest plan tutaj na to, żeby gdzieś to po prostu zamocować. Jest to bardzo sztywne, więc tutaj myślę nie będzie z tym problemu, to się nie rusza. No i tyle, idę jakąś otwornicę ogarnę, wywiercę, no i będę musiał tutaj jeszcze raz przegruntować, bo teraz mi się dopiero to przypomniało, a muszę to zrobić przed przyklejeniem styropianu. Dobra, moi drodzy, nie znalazłem żadnej otwornicy, więc będziemy improwizować, bo nie będę jechał teraz do domu, żeby otwornicę przywieźć. Gdzieś w tym miejscu bym chciał zrobić sobie jakiś otwór, myślę, żeby nie łamać tego peszla
mocno, tylko po skosie delikatnie go tu wstawić, a tutaj potem styropianie wytnę ten kawałek i myślę, damy radę. Spróbujemy wiertarką przewiercić otwory, żebyśmy mogli tam coś wprowadzić. Jeden koło drugiego myślę da rady i wywalimy resztę młotkiem i tyle. Czasami trzeba improwizować, bo jak nie ma czegoś pod ręką, no to trudno się mówi. No to jest miękki materiał, że bez problemu to ogarniemy. Dobra, delikatnie młotkiem. Nawet jak tam wleci, to też nic się nie stanie, bo to jest do samego dołu, więc ta wentylacja więc spadnie na dół, a otwierana będzie gdzieś tam potem, wiadomo, że wyżej. Dobra, może nie jest to jakaś tam fachowa dziura, ale myślę, że spokojnie tym peszczem sobie tu przejdę, wsadzę go tutaj jakiś kawałek i będziemy mogli po prostu, wypuszczę go na strychu, tam zrobię większą dziurkę, tak żeby wychodziło mi dwa kawałki, zresztą to wam pokażę za chwilę jak tam zejdę, dwa kawałki, żeby mi wychodziły i będziemy mieć po prostu już tutaj przygotowane pod... Być może wykorzystam, być może nie wykorzystam, nie wiem, czy to będzie funkcjonować, ale zawsze warto jakiś tam zrobić sobie kawałek rurki i przymocować, żeby tą antenę taką zwykłą, taką, wiecie, czy tam siatkowa jakaś, czy nasz, może siatkowa nie, ale takie są buły, fajnie odbierają, korzystają jakieś z takiego tematu, więc nie ma tutaj jakiejś lokalnej telewizji, więc musimy coś myśleć. Dobra, mam tutaj wyciętą troszeczkę większą tą dziurę, wejdę na górę, mam jakiś tutaj peszel z pilotem, nie wiem czy tam jest potrzebny ten pilot czy nie, ale skoro jest już tutaj, to niech jest i spróbujemy przełożyć go na dół, żeby mi wyszedł aż tam poniżej stropu. Chodzi o to, moi drodzy, żebyśmy potem mieli jakby wyjście alternatywne, czy będziemy chcieli zrobić to pod stropem gdzieś te podejście do tego, czy nie. No zobaczymy jak się to tutaj sprawdzi. Będę puszczał go tam na dół maksymalnie, niech idzie. Oczywiście przydałaby się druga osoba, no ale jak nie ma, to nie ma. Troszeczkę to tam wygnę, żeby startnąć z nim. Jak trzeba będzie większą dziurę zrobić, to po prostu zrobimy, no nie będzie wyboru, ale myślę, że tam jest ten kanał dość duży, więc myślę, że spokojnie się tam uda nam to wsadzić na dół. Dobra, zejdę sobie tam na dół, teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu ta wentylacja nie zostanie wykorzystana, dlatego jako wentylacja, tylko został dorobiony drugi komin obok za po prostu poleceniem kominiarza, bo potem normy polskie nie dopuściłyby mi przy ogrzewaniu gazowym tej wentylacji, więc miałbym problemy z odbiorem, dlatego został dobudowany drugi komin oddylatowany, czapką spięty. Tu są pręty wsadzone, no tu już w zasadzie nie nic nie zbroiłem, te 2,5 pustaka jest ponad górą, ale jest przezbrojone całe, zabetonowane czapką, więc myślę, że wytrzyma. No i tyle. Dobra, muszę tam zejść na dół i to jakoś tam spróbować wciągnąć. Dobra, ruszył tam na dół, więc teraz tutaj sobie spróbujemy to wystawić może ponad górę. Tu jest akurat na tyle miejsca, myślę, że w tą rurkę mi to fajnie wejdzie. Oczywiście nie było to planowane, że będzie tędy przepuszczany ten peszel, ale skoro możemy to wykorzystać, to wykorzystamy, bo czemu by nie. No i tu jest, możemy ściągnąć ten dekielek i wypuszczę to, okleję na razie taśmą, żeby mieć to tutaj już u góry. Jeszcze musimy tutaj dokończyć oczywiście ten komin, bo jest nieskończony, ale jeszcze na to przyjdzie czas, moi drodzy. Póki co trzeba tu zawalczyć z tym tematem. O, w ten sposób sobie to niech tutaj dynda
Myślę, że ten przejście tutaj będzie dość łagodne. No i zejdziemy na dół, pokażę wam, jak tam to rozwiążemy jeszcze na tej większej dziurze. Dobra, tak to wygląda, moi drodzy, w tej większej dziurze mamy zrobioną taką pętelkę, bo nie wiem, czy będziemy wprowadzać kabel tędy, czy będziemy jechać od dołu, jeżeli trzeba będzie tego po prostu tam bardziej wcisnę, no i zostanie peszel, to potem zakleimy jakimś tam kawałkiem styropianu, czy czymkolwiek, tutaj jak będziemy obrabiać ten komin, bo myślę, że będziemy obrabiać tak czy siak, bo znając życie, nie będę chciał mieć takiego tutaj, takiej surowicy, czy płytą to okleimy, żeby to też mimo stryszek jakoś to wyglądało. Dobra, biorę się teraz za oklejanie tego komina styropianem, więc zaraz wam pokażę, o co chodzi. O co chodzi w zasadzie wiadomo, tylko chodzi o to, żeby było, moi drodzy, jak się to nazywa. No, wycięcie potem, żeby nie uszkodzić komina, po to też jest ten styropian. Ja tu mam jeszcze tą stopę kominiarską, mam te płyty wyłożone, już to co zostały mi z szanunków. To co wam mówiłem, kiedyś w przyszłości może raczej na pewno wskoczą to jakieś panele zwykłe takie, wiecie o co chodzi, żeby to po prostu tutaj do utrzymania czystości było przyzwoicie, nie taka płyta OSB, która tam drzazga na drzazdze. Chodzi o to, żeby po prostu szło to czasami też przeczyć jakimś mopem. No i tyle. Dobra, no tak to wygląda tutaj. Nie wiem, czy widzieliście, ale chyba widzieliście, bo naprawdę już nie pamiętam, co ostatni, jaki był ostatni film, co nagrywałem. Mam zrobione kominki tam, gdzie trzeba. To są zalecenia kominiarza po prostu. Przyszedł tutaj i pokierował mnie, żeby w ten sposób to zrobić. Z góry mam oklejone taśmą, teraz jeszcze tutaj potem będę musiał sobie pooklejać od wewnątrz, ale to już na spokojnie ogarniemy. No i tam mamy jeszcze jeden kominek. Tutaj też mamy zrobiony w tym miejscu, tam jest jeszcze jeden. Oczywiście trzeba będzie to potem pooceplać, żeby nie było różnicy temperatur, bo góra będzie nieocieplona, wełna będzie gdzieś w tym miejscu tutaj, więc tutaj może nam się zbierać dyfuzja i kapać normalnie samego statu potem na dole, więc tego też bym nie chciał. Ale to jest dalszy proces, moi drodzy. Mam dzisiaj jeszcze do zrobienia tą stopę, chciałbym zrobić. Okleić tym styropianem, zaciągnąć siatką klejem, no i tutaj okno pomału już też powycinać te tematy, które musimy zrobić, czyli żeby to zakończyć, to musiałbym wyciąć ten garb, tu sobie już zaznaczyłem wstępnie, jak go muszę zlizać, żeby to jakoś tam w miarę ładnie się ułożyło. Jest to nie pod kolor ten wyłaz, ale znowu tego nie widać, więc już tutaj nie będę się tym przejmował, jest to wymóg po prostu, że musi to być, musi być stopa kominiarska zrobiona. No i trzeba będzie to ogarnąć, żeby kominiarz w przyszłości mógł jakoś tutaj funkcjonować. Dobra, jedną sobie nasmarowałem, to będę miał na tamtą stronę, moi drodzy, nie do końca, bo komin ma 85, więc tu zostawiłem kawałek miejsca, a w międzyczasie porzeźbimy coś tutaj z tym styropianem, żeby przez ten peszel wyszło nam. Możemy się trzymać jednego boku, a tu potem sobie obetniemy, to tam nie ma problemu, więc będę starał się trzymać tamtej strony. Od razu sobie zaznaczymy, jak to będziemy mieć dokąd piankować, i tutaj musimy troszeczkę wyciąć. To oczywiście nie musi być jakaś tam idealna, powiem wam, wycinka. Zapiankuję to, potem wytnę i obrobimy to klejem. Siatka klej i tak przyjdzie. Mam nadzieję, że mi tu nie popęka ten styropian. No zobaczymy, muszę ryzykować czasami, powiem wam szczerze, bo chciałem zdobić ten struktonit, ale powiem wam, no strasznie mi się nie podobają te obróbki do tego struktonitu. W zasadzie wypłowiałe to jest potem tak i słabo to wygląda. Tu spróbujmy tak po skosie trochę, chociaż to i tak nie ma znaczenia wielkiego. Ważne, żeby tutaj to mi spasowało do góry, o, bo będę chciał od góry kleić oczywiście. W zasadzie tego nawet nie będzie widać, ale jak zapiankuję, chodzi o to, żeby ten kabel już tam był wprowadzony. Dobra, naniosę pianki. Pogoda dość taka fajna, bo nie ma wiatru, więc możemy sobie to ogarnąć. Nie ma tutaj możliwości klejenia tego na czym innym, powiem wam szczerze, bo jedynie zostaje nam pianka do ogarnięcia z racji tego, że no nie pokołkujecie tego. To już wszystko, oczywiście uwaliłem dachówkę, ale myślę, że to wyschnie, to umyjemy. Troszeczkę mi się nie podobało, powiem wam, te wycinanie tego, tych otworów. Posłuchałem się też tego kominiarza niepotrzebnie, bo mogłem to zrobić przecież wcześniej, przed murowaniem tego. Nie byłoby tego syfu na dachu. Strasznie mnie to irytuje, no ale
już nic z tym nie zrobię. Tu nie będę oszczędzał tej piany. Niech to cała powierzchnia się trzyma. Myślę, że ona jak chwyci, to mocno trzyma. Nie ma o czym gadać, to jest tam bez tematu. Dobra, zostawimy, aż będzie ten moment, gdzie będziemy mogli po prostu przyklejać, bo chcę kleić od góry, to co wam mówię. Kratek na razie nie wycinam tutaj. Potem ja mam zaznaczone 12 i 4 z brzegu. Poznaczone tutaj mam to, więc zostawiamy tu. Jeżeli będzie konieczność, zrobimy tą kratkę. Wyciąłem oczywiście, żeby potem po zrobionym kominie już tu nie wchodzić, ale tutaj będzie jeszcze w środku rura wstawiana do tej ceramiki, więc nie wiem, czy ta wentylacja będzie tutaj konieczna, czy nie. Jeżeli będzie, mamy tylko, będziemy mieć pod styropianem wymiary zapisane i wytnę kratkę, wstawię. Jeżeli nie będzie potrzebna, no to po prostu zostanie tu przykryte to styropianem i tyle. Te dwie kratki będą na pewno z jednej, z drugiej strony, bo mamy dwie wentylacje, więc zostawiamy. Tutaj jest ten komin. No i tak to wygląda. Dobra, musimy odczekać taki moment, gdzie to będzie odpowiednie do przyklejenia, jakby do góry. Od góry w zasadzie. Dobra, powiem wam szczerze, tylko zacząłem, nakleiłem, zaczął wiać się wiatr, ale myślę, że to już będzie ten moment, że możemy, widzicie, tak to wygląda, że ona już łapnie i powinna nam trzymać. No trzeba wyczekać, moi drodzy, ten kawałek czasu, żeby to przykleić. Jest to taki żmudny proces. Ktoś by powiedział, co to tam obrobić komin, no ale niestety komin jest jednym chyba z najgorszych tematów do zrobienia, bo pracy przy nim jest dużo, a strasznie czasochłonne to wszystko. No i oczywiście zaczynam od tej strony, bo tą stronę miałem pierwszą naklejoną, nasmarowaną, więc spróbujmy to przykleić. Chodzi o to, żebym ja tutaj miał od góry w ten sposób to przyklejone. No i dociskam, tylko tu mamy na równo ogarnięte. No i myślę, że będzie trzymać. No tu już będę musiał wycinać ten kawałek zęba, ale chwilę tutaj trzeba poświęcić, żeby to grało. Tak mówię, te otwory sobie potem powycinam już na spokojnie. Tutaj też jak wstawimy ten kawałek, to wytniemy już po przyklejeniu tego wszystkiego. No i trzyma, widzicie, trzyma. Tylko trzeba kontrolować, bo potrafi czasami ta pianka też spłatać figla i wypchać, tak? Czyli jak się troszeczkę tam przy wysychaniu potrafi nam gdzieś to tam wypchać. Poziomicy tu nie będę używał, bo nie będę cudował. Komin jest prosty, więc tutaj jakieś cudowanie z poziomicą jest po prostu przerostem formy nad treścią. Nie ma co tego robić. To wszystko sobie zaszpachluje. No było to, nie było wibrowane oczywiście, tylko było to tak ręcznie gdzieś tam dobijane. Nie przejmuję się tym, bo to nie ma czym się przejmować. Dobra, zaraz sprawdzimy tą drugą płytę i będziemy widzieć, jak to wygląda. No trzeba czymś to sprawdzić, czy ten klej już tak nabrał tej mocy, jak to się mówi. No myślę, że też spokojnie już, bo to chwilkę po tamtym. No i możemy tutaj teraz wkleić tą drugą stronę. No i doły już tam w zasadzie będą bezpieczniejsze. No i tu mówię, co chwilę kontrolować, bo żeby nie odpychało. Idziemy z tym. No i do dołu to już tam nie będę wam pokazywał, bo wiadomo, o co chodzi. Tu mi zależało, żeby ten styropian był przez całość, nie żeby było gdzieś tam z kawałków, tylko po całości, żeby był sklejony. No i dociskam tu na równo, tam przelecimy po tym następnym kawałkiem dociętym, ale to sobie już poszykuję na dole, tu na poddaszu i będzie mi po prostu prościej to zrobić. Dobra, zjechać na dół na pewno nie zjedzie. Nie ma się co martwić. Wziąłem trójkę, myślałem o piątce, bo mam piątkę tutaj na obiekcie, ale troszkę za dużo by tutaj tego było. Wolę, żeby ten kapinos tutaj był większy, troszeczkę ten odstęp. 2 cm niby niedużo, ale robi różnicę. Uwierzcie mi, że robi różnicę. Każda kobieta wam powie. Dobra, także tutaj możemy chyba już spać spokojnie z tym. No i musimy dociąć teraz następne. No taka to robota, widzicie. Ale trzeba to zrobić w końcu, bo strasznie długo to stoi. Ja też byłem na urlopie, więc nie było mnie przez jakiś czas. Mieliśmy to tak zostawione, jak mamy. Nie wiem w ogóle, czy wam pokazywałem ten dach, że jest gotowy, czy nie. No jest gotowy, moi drodzy, jest gotowy. Tutaj miałem problem z tym. Już wam pokazuję,
z tym tematem. Strasznie to było, nie spasowało to. Tu musiałem nawalić tego uszczelniacza dość sporo, bo tu była jama niemożliwa, powiem wam. Z drugiej strony jest ta sama sytuacja. I przyglądałem się, ta dachówka tutaj jest, to jest ta Monza Tobago, jest identyczna jak tam. I jak patrzyłem na ten dach tam, to tam są inne te jakby trójniki. Tam to lepiej pasowało, natomiast tutaj to jakieś niby od tego, ale wydawało mi się, że nie od tego, bo nie pasowało za bardzo tak, jak bym chciał. Ale dobra, jest zrobione, jest zakitowane, więc myślę, że nie będzie problemów z tym. Czyli i brane z tej samej hurtowni, wam powiem, że to też taki paradoks trochę, no ale, ale jest jak jest. Dobra, teraz sobie podocinam, podoklejam, okleję obecne, no i polecimy z kątownikami. Dobra, mamy to oklejone, moi drodzy. W międzyczasie przetarkowałem sobie te łączenia tutaj żemizątkiem, żeby tych granulek tutaj nie zbierać. Kątowniki podocierałem, założymy kątowniki. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą kratkę, wyciąłem sobie na razie taki element. To będzie całe obsiadkowane, więc tutaj nie będziemy kombinować za dużo. Potem sobie wytnę. Tutaj mam dojście do tego. Wytnę sobie po prostu ten element tyle, ile trzeba. Mam biały klej, bo taki miałem, więc nie ma znaczenia jaki kolor. Tym bardziej, że będziemy tutaj coś potem kombinować. Nie wiem, możecie podpowiedzieć, co byście proponowali, żeby tu zrobić, bo nie mam na to pomysłu. Czy jakąś żywicę tu walnąć, czy jakiś tynk silikonowy. No nie wiem, co tu zrobić z tym kominem. Może jakąś klinkierkę, chociaż nie jestem zwolennikiem takich tematów. Ale coś trzeba będzie zrobić, żeby mieć to już po prostu potem z głowy. No i ustawimy sobie tu kątowniczek. Zacznę sobie z tej strony, żeby mieć tutaj, no łatwiej mi będzie po prostu, będę schodził sobie na dół i tutaj docięłem tak z lekkim luzem, nie musimy tego cisnąć aż do samego dołu. No chciałbym to dzisiaj zrobić, te kątowniki siatką zaciągnąć, chociaż na raz to by było fajnie, bo potem jutro drugi raz i na razie na tym etapie zostawimy, bo więcej nie damy rady zrobić. Musi to wysnąć, żebyśmy potem mogli robić cokolwiek, czy gruntować, czy robić jakąś żywicę, to tam czas pokaże, co tam będziemy robić. No jeżeli chodzi o siatkę, znaczy kątowniki, zawsze pierw klej, a potem dopiero kątownik, moi drodzy, nie na odwrót, bo nie za bardzo to trzyma po tym. No i tutaj nie będziemy się bawić w jakieś pionowanie tych narożników. Robię to tylko w ten sposób, zobaczcie, do narożnika tego mojego styropianu wystarczy, nie ma co cudować tutaj z pionem, skoro komin był robiony do pionu, styropiany są na pianoklej, więc tutaj raczej powinno być wszystko do porządku. No i tu widzicie, do dołu już tam nie docinam, tak żeby sobie specjalnie ściągnę, żeby nie porobić jakichś warg niepotrzebnych. No i zaciągniemy na raz, zostawimy. W ten sposób. Konsystencja, widzicie sami, taka dość, żeby to było w miarę plastyczne. Tu będę miał, powiem wam, zabawę z tą obróbką. Kurczę, wyszło mi to tak, bo wyszło, bo tutaj jest dodatkowo ten komin dodatkowy zrobiony, ta wentylacja, i tak bym miał tutaj tą obróbkę, w tym miejscu. Natomiast no niestety musiałem się przesunąć, no i tu będzie rzeźnia, żeby to ogarnąć, ale no, będzie zaś jakieś wyzwanie do zrobienia. Mam nadzieję, że ogarniemy bez problemu. W ten sposób zostawię na raz, ściągnę i tam podeschnie. Nawet już do zaciągania mi ta dachówka tu przeszkadza, ale trudno. Tutaj naprawdę nie muszę się jakoś tam specjalnie starać, żeby to wyszło jakoś picobello, tym bardziej, że będziemy coś na to robić na pewno. Ja mówię, zobaczę może jakąś żywicę, może jakiś silikonowy tynk, czy tam jaki tam się robi teraz na topie, bo ja nie siedzę w temacie, więc nie wiem,
jak to tam wygląda. No i dobra, tak zostawimy, troszkę podeschnie, bo chcę jeszcze za chwilę tutaj nakleić siatkę na całość, żeby to podeschło. No i oblecę sobie wszystkie narożniki w ten sposób, czyli przygotuję podsiatkowanie, potem wytnę gotowe elementy, zatopimy siatkę i zostawimy. Ja zajmę się w międzyczasie tymi rzeczami. Tam muszę te dachówki sobie podocinać, może tu zamkniemy tą stronę, zobaczymy. No i to jeszcze trzeba będzie jakoś tam uzupełnić troszeczkę, nie wiem, czy szpachelką samą, czy też tutaj zamontuję jakieś kątowniki, zobaczymy, jak to będzie wyglądać potem, jak to uzupełnię w ten sposób. Jeżeli nie będzie tragedii, moi drodzy, to też tak zostawię, no nie będę tutaj cudował, że tak powiem, bo no kurczę, to jest tylko komin, tak, więc z dołu za bardzo i tak potem tego wszystkiego nie widać, a jeżeli będę robił jakiś tynk czy coś, no to tu ten bok też bym obrobił i sprawa załatwiona. W ten sposób może tylko to dociągnę, żeby to jakoś podrównać. No i tutaj bym chciał jeszcze ten dół też zrobić, żeby o, coś takiego, myślę, spokojnie wystarczy, to jakieś tam dziurki pozakrywam. Jedną, drugą stronę troszeczkę, a potem trochę papieru ściernego i to wyszlifuję i będzie dobrze. Nie będę tam już pajacował, żeby cokolwiek z tym robić. No i dobra. Myślę, że to wystarczy spokojnie, jak tak zrobię. Ten temat tu się szlifnie, potem po drugim razie, na raz, potem drugi raz i po zabawie. Wiem, że są takie kątowniki z kapinosem też, które gdzieś tam powodują, że ta woda skapuje, nie cieknie, nie podciąga tam gdzieś pod ten komin. No zobaczymy, no, czy zastosować, teraz tego nie zastosuję, natomiast zobaczymy, czy to będzie gdzieś tam zacieki jakieś będą, czy nie. Czas pokaże, zobaczymy. Jeżeli będą, no to będę się martwił potem tym tematem. Na razie robię tak, jak robię. Dobra, stawiłem sobie narożniki, moi drodzy. Myślę, że to tak zostawimy, potem drugi raz wyrównam sobie jeszcze tutaj to, no widzicie, chciałem pokazać, te większe miejsca podeschną, drugi raz wyrównam, nie będę tu cudował z jakimiś kątownikami. Jeszcze jest opcja po prostu naciąć kątówką tutaj taki frez, żeby ta woda po prostu nie dostała się nam tutaj na mur, tylko żeby ją tu po prostu zatrzymać. Myślę, że tak zrobimy też, jak sobie to wszystko przed gruntowaniem jeszcze właściwym tutaj, że będzie mi zaciągnięty, natnę sobie tutaj od spodu, to i myślę, że temat zamkniemy, nie będziemy tutaj cudować z kątownikami, kurwa, to jest tylko komin, nie dam się zwariować, że będę tutaj jakieś obstawiał kątowniki, tutaj te robię z racji tego, że potem będę równał tą ścianę, siatkę zaraz sobie podocinam, myślę, że ogarniemy zaraz na gotowca i na razówę i potem drugi raz, ale to już chyba jutro zrobię, bo nie wiem, czy to wyschnie, bo jak klej jest niewyschnięty, moi drodzy, to on się robi taki, ciągnie się strasznie, tak się marszczy, tutaj kawałek próbowałem pociągnąć, już mi go ściągało, więc idę pod tego na wietrze, na słońcu i lipa. Dobra, ja sobie pomierzę te odcinki, zresztą tutaj wiem, metr na 120, resztę podocinam na miejscu i na dole przygotuję siatkę, dorobię kleju i zaciągnę to i będzie tutaj sprawa załatwiona. Potem wezmę się tutaj może za te docinki, jak czas pozwoli, to zrobię oczywiście na drugi raz tym klejem, żeby miał to z głowy, ale jeżeli będzie to jeszcze miękkie, no to bym niestety musiał to zostawić. Dobra, moi drodzy, robię to na tym solbetowskim. Myślę, że wielu z was zna. To jest klej do sklejenia, do przyklejania styropianu i zatapiania siatki. Białego i grafitowego, nie wiem jakie to ma znaczenie, być może ma jakieś tam włókna zawiera. Taki miałem worek, po prostu kupiłem i taki zastosuję. Chociaż komin na pewno nie będzie biały, także nie bójcie się, bardziej gdzieś w kierunku czarnym, jeżeli możecie coś doradzić, to chętnie wysyłam waszych porad, bo zawsze tam w komentarzach też mi próbujecie jakoś pomóc, za co dziękuję, ale taki miałem po prostu, więc wyrobię ten worek. Dobra, udało się zrobić to na raz siatką zaciągnięte. Jutro, przypuszczam, że jutro, zobaczymy, będzie jeszcze dzisiaj z czasem, ale troszeczkę wątpię, że się coś uda zrobić. Lepiej niech to doschnie, bo źle się robi, powiem wam, ten klej jak jest świeży, to on się ciągnie, potem tą stronę też mamy zaciągniętą, no i tam tył oczywiście taka sama sytuacja. Dobra, ja, moi drodzy, ja się biorę teraz za docinki, może te okno z tamtej strony obrobię, ten wyłaz w zasadzie, nie okno,
wyłaz, nie wyłaz, ale jako okno też może służyć. Podocinam te dachówki tutaj, żeby to ogarnąć, ale to sobie leciało wszystko już tam na dole, nie tutaj na pewno na dachu tego nie wyleciało. Tu na tym poddaszu sobie to zrobię miejscówkę i tam będę docinał. Pokażę Wam tutaj może kawałek, jak to będzie wyglądać z tymi dachówkami docięcymi. No bo to oczywiście wzdłuż będą docinane, to już tam żadna filozofia, ale tu te kawałki trzeba pościnać. Dobra, mam tutaj poddocinane te w ten sposób. Dzisiaj musiałem troszeczkę zlizać te garby, żeby były troszeczkę takie łagodniejsze, żeby tą taśmę tu przykleić. Oczywiście trzeba to wyczyścić do porządku, żeby ten bitum fajnie się przykleił tutaj nam. No i w zasadzie tyle. No. Tutaj ten komin troszkę podsycha, ale z tej strony słonecznej, tu Wam powiem, zobaczymy. Jeżeli mi się uda, to go dzisiaj jeszcze raz zrobię, jeżeli nie, no to zrobię go jutro. Także tutaj już w zasadzie nic wielkiego się nie wydarzy, tylko naciągnąć to klejem. Teraz już rozprowadzić i po temacie. Natomiast tu jeszcze chcę się skupić, podocinać ten, znaczy poprzyklejać to, no i zupełnie sobie tą stronę tutaj. No i będę już miał tutaj jakąś część tego okna zamkniętego. Myślę, że tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Już Wam nie będę nagrywał tego, że będę zaciągał drugim razem. Dowiecie się jutro, czy znaczy jutro w następnym odcinku. Nie wiem, czy jutro będę nagrywał, czy kiedy. W następnym odcinku się dowiecie, jak to, czy to się udało, czy się nie udało. Także z Wami się żegnam. Miejcie się, do następnego.